przyjaciele dalej mówimy na temat charakteru i ja też się dzisiaj wpasowałam w temat charakteru. Natomiast zanim zacznę mówić o tym, co chcę powiedzieć, to chcę jeszcze raz powiedzieć to, co powiedziałam na uwielbieniu. Bóg Cię kocha. Prowadź z Nim życie w oparciu o miejsce, w którym realnie jesteś. Bóg Ciebie kocha i chce dla Ciebie zwycięskiego życia. On Ciebie kocha i chce dla Ciebie zwycięskiego życia. I to, czym wpływamy na świat, to naszym zwycięskim życiem. I żeby prowadzić zwycięskie życie, uwierzcie mi, nie musimy znać całej Biblii na pamięć. Nie trzeba znać całej Biblii na pamięć, żeby prowadzić zwycięskie życie. To, co Agnieszka też powiedziała, jest efektem tego, że kiedy otwieramy diabłu delikatnie drzwi, to musimy pamiętać o tym, że to jest cham i on wywali drzwi kopytem i wejdzie daleko dalej, niż nam się wydaje, że może wejść. To takie dobre, co Agnieszka powiedziała. Ja chcę dzisiaj powiedzieć troszeczkę o dobrych nawykach i o złych nawykach, ale chciałabym też przypomnieć to, co mówiłam ja na temat charakteru, że charakter się kształtuje, tak? Kształtujemy charakter poprzez działanie, które się przeradza w przyzwyczajenie, czyli w nawyk. I w taki sposób kształtuje się nasz charakter. Jeżeli ludzie nie będą widzieli poprzez nasze życie, naszej relacji z Bogiem, to nie ma takiej opcji, że oni zapragną tego Jezusa. Kiedy gdzieś jesteś i żyjesz tak jak ten świat, to ludzie nie zapragną tego Jezusa. Jeżeli nasze życie, czyli Twoje i moje, pozostaje w miejscu starych nawyków, czyli przyzwyczajeń, nasze życie dla świata nie widnieje jako życie nowe. Możemy mówić, że poznaliśmy Jezusa, jednocześnie będziemy się zachowywać tak samo jak ten świat. Żeby świat mógł w Tobie rozpoznać nowe życie, potrzebujesz mieć wykształtowany charakter. A żeby charakter Twój się kształtował, trzeba zmieniać stare nawyki, stare przyzwyczajenia na nowe przyzwyczajenia w oparciu o prawdy Boże. W życiu z Bogiem należy być dojrzałym, zdrowym, stabilnym, poukładanym i energicznym. Dojrzałym, zdrowym, stabilnym, poukładanym i energicznym. To, co powiedziałam wcześniej, żeby żyć zwycięskim życiem, nie musimy znać na pamięć całej Biblii. Wystarczy, że jedna rzecz w Twoim życiu, która była patologiczna, tak? Ona się zmieni i uwierz mi, że świat to zauważy. Świat nie potrzebuje od Ciebie na każdym kroku karmy w postaci teologii. Świat potrzebuje namacalnie zobaczyć. To tak jak z Jezusem, że ucieleśniło się Słowo. I tak samo jest w naszym życiu. I to powoduje charakter. Ponieważ kiedy rodzisz się na nowo, wszyscy to wiemy, ale potrzebujemy to sobie przypominać. Kiedy rodzimy się na nowo, to rodzi się na nowo nasz duch. Ale nasza dusza może zachowywać się totalnie jak stary człowiek. Czyli jesteśmy zbawieni, tak? Ale w naszej duszy jesteśmy totalnie nietknięci. My po naszym nowym narodzeniu, kiedyś byliśmy w takim miejscu, już troszkę tam służyliśmy i a propos naszego miasta, człowiek nam powiedział, że wasze miasto zdobędziecie, tak, poprzez zaufanie, czyli poprzez zmianę swojego charakteru. Poprzez zmianę swojego charakteru. Bo jeśli na jakimś, powiedzmy, obszarze, tak, narobiło się dużo negatywnych rzeczy, to żeby potem przekonać tego człowieka, że ty wiedziesz zwycięskie życie, nowe życie, że poznałeś Jezusa, nie wystarczy tylko powiedzieć. Należy zmianą swojego charakteru pokazać, że to życie, o którym ty mówisz, to jest autentycznie nowe życie. Czyli tak naprawdę rodziny, czyli swoich najbliższych, zdobywamy przez zmiany naszego charakteru.
I na przykład jak odebrać to, że zmieniamy jedną rzecz, która była patologiczna. Jeśli twoja rodzina oglądała na przykład ciebie, że byłeś wiecznie ze wszystkiego niezadowolony i dalej jesteś niezadowolony, to uwierz mi, że to, że mówisz do nich, że poznałeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to nie działa. Jest to tak, jakby ksiądz, który nie ma rodziny, próbował nauczać o małżeństwie, o tym, jak prowadzić życie seksualne i tak dalej. To jest takie porównanie. Rozumiecie? Jeśli twoje najbliższe otoczenie widziało ciebie takiego i po nowym narodzeniu dalej widzą ciebie takiego samego, to to, że im powiesz, że w tobie zamieszkał Jezus i przyjmij go też i będziesz prowadził takie życie, możesz się spotkać z takim pytaniem, czyli jakie? Bo świat grzeszy i się cieszy. Świat grzeszy i ma przyjemność z grzechu. A człowiek, który nie zmienia swojego charakteru, tak? Nie grzeszy, nie zmienia swojego charakteru i tak naprawdę nie żyje prawdziwie zwycięskim życiem. Mam w nasiostku takiego człowieka, który żyje jedną nogą w świecie, a jedną nogą gdzieś powiedzmy w Królestwie Bożym. I ani nie żyje zwycięskim życiem, ani dobrze nie pogrzeszy. Ani nie żyje zwycięskim życiem, ani dobrze nie pogrzeszy. Każda zmiana w twoim i moim życiu świadczy o tym, że coś silnego wybiło się na twoim charakterze. Że coś silnego wybiło się na twoim charakterze. To, co poprzednio mówiłam, twoja zmiana świadczy o twojej współpracy z Duchem Świętym. Że ty namierzyłeś jakąś rzecz, przyjąłeś słowo, tak? I wprowadziłeś do swojego życia nowy nawyk. Na przykład fałszyłeś się kiedyś, a teraz postanowiłeś, że ze wszystkiego będziesz się cieszył. Będę się radował. I coś wam powiem. Ludzie mówią, że tak się nie da żyć. Tak nie może żyć ktoś, kto nie oddał życia Jezusowi i nie zamieszkał w nim Święty Duch. To taka osoba nie ma narzędzi i mocy, aby w taki sposób żyć. Ale my, ci, którzy oddaliśmy życie Jezusowi, mamy moc i narzędzia do tego, aby żyć zwycięskim życiem. Jeśli nie zajrzymy w siebie, to co ostatnio też powiedział Artur, jeśli nie zajrzysz w siebie, jeśli nie skonfrontujesz złych nawyków w twoim życiu, nic się nie zmieni. Nie ma takiej mocy, nawet sam Pan Jezus nie ma takiej mocy, żeby ciebie z pewnych rzeczy wyciągnąć. To tak jak poznałeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Musiałbyś zrozumieć, tak, że zgrzeszyłeś, że jesteś oddzielony od Niego, że twój grzech egoizmu oddzielił cię od Boga. I tak samo jest z naszymi złymi nawykami, które ukształtowały nasz charakter. Jeśli my sami przed sobą nie przyznamy się do tego, że mamy masę lewych, złych nawyków, które ukształtowały nasz charakter, tak, to nikt nam nie pomoże. Żadne nauczanie nie jest w stanie cię wyrwać z jakiegoś w ogóle, powiedzmy, patologicznego w ogóle stanu. Musisz sam zajrzeć w siebie, skonfrontować swoje życie z prawdą. I tego ludzie robić nie chcą. I tego się robić nie chce. Bo to się zalicza do tematu dyscypliny. Dyscypliny i pracy. Często ludzie dostają fiksacji na temat tego, ile negatywnych rzeczy jest w życiu innych ludzi. Trzeba dostać fiksacji na temat własnej osoby. Trzeba zacząć żyć przed Bogiem, a nie przed ludźmi. I trzeba zacząć żyć dla Boga, a nie dla ludzi. A nie dla ludzi. To, co Agnieszka dzisiaj powiedziała, ją nie interesuje, co ktoś o niej powie. Ona nie musi tłumaczyć się przed drugim człowiekiem, tak? Rzeczy, które też przeszła, ukształtowały w niej jakąś część jej charakteru. Ona dzisiaj już będzie wiedziała, że diabeł, tak? Nie ma władzy, ale ma moc. Otwarcie się na niego spowoduje to, że przyjdzie do twojego życia i będzie twoje życie niszczył. Czym są złe nawyki? Złe nawyki są przyzwyczajeniami, które stają się często nieokiem znane.
Jest to część charakteru. Zły nawyk jest częścią twojego charakteru. Często ludzie mówią, nie mogę inaczej, muszę tak. Jakiś mają negatywny nawyk. To jest część charakteru. I chcę powiedzieć o takich dwóch rzeczach, o dwóch nawykach, które są częścią charakteru, czyli złymi nawykami i złymi częściami charakteru. I to jest bunt i kontrola. Kiedy w dziecku, powiedzmy małym, nie zostaje złamany bunt, to dziecko sobie tak potem rośnie, tak? Nie mają autorytetu w jego życiu rodzice. On potem idzie do przedszkola, jest zbuntowany w przedszkolu. Potem idzie do szkoły, jest zbuntowany w szkole. Idzie do pracy, jest zbuntowany w pracy, tak? Przeciwstawia się swojemu pracodawcy, zawsze wie lepiej. Żeby nie pracodawca, to w tej pracy by było lepiej, inaczej. Tak się zachowuje człowiek, który ma negatywny nawyk, czyli bunt. I ten bunt jest częścią jego charakteru. I człowiek się rodzi na nowo. Poznaje Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i przychodzi do Kościoła. Czy bunt z niego odszedł? Nie. Narodził się na nowo z Bożego Ducha, ale bunt od niego nie odszedł. Przychodzi taki zbuntowany człowiek do Kościoła, tak? I co robi? Buntuje się przeciwko wszystkiemu. W co ten bunt się ubiera? Między innymi w to, mnie tak prowadzi Pan. Ale jak ciebie tak prowadzi Pan, to powinieneś mieć owoc w swoim życiu. A skoro nie masz owocu w swoim życiu, to znaczy, że tak cię Pan nie prowadzi. Ponieważ Pan nie prowadzi po dziurach. Po dziurach prowadzi diabeł. Pan prowadzi po prostej drodze. Pan nie prowadzi po rowach. Taki człowiek przychodzi do Kościoła z taką negatywną częścią swojego charakteru, z takim złym nawykiem i buntuje się przeciwko wszystkiemu. I to jest zły nawyk. Czym ten nawyk trzeba zastąpić? Posłuszeństwem. Trzeba zamienić bunt na posłuszeństwo. Wielu ludzi mówi, że przyjęło Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Ja śmiem twierdzić, że wielu przyjęło Go jako Zbawiciela, ale niekoniecznie oddało Mu panowanie w swoim życiu. Kiedy oddasz Jezusowi panowanie w swoim życiu, tak, to tak naprawdę wystąpisz przeciwko wszelkiej zbuntowanej formie. Również w twoim życiu. Pamiętam, jak dziś na takim jednym spotkaniu przyszła zbuntowana, powiedzmy, żona w stosunku do swojego męża, przyszła do pastora kościoła i powiedziała, mam dla ciebie słowo. I ten pastor do niej powiedział, nie masz dla mnie żadnego słowa, ponieważ ty nie słuchasz swojego męża. Więc jeśli nie słuchasz swojego męża, to nie masz słowa dla mnie. Jeśli nie słuchasz swojego męża, to nie masz słowa dla mnie. Nieżyjący już prorok Tibi Joshua, chyba Rafał Grodzki udostępnił niedawno taką myśl jego, że mamy im ufać ludziom, którzy mają niewyrobiony charakter. Rozumiecie? Ponieważ tacy ludzie żyją jak chcą. Prawda jest taka, że to oni są dalej panami swojego życia. Bunt należy wyeliminować. Jeśli jest w tobie bunt, to prawda jest taka, że nie będziesz w pełni mógł czerpać z nauki, która jest tutaj dana. I choć będziemy mówić na prawo i lewo, że to, co mówimy, jest sprawdzone, to jest przejedzone, to jest przetrenowane, to jest naprawdę dobre, to jest dobre jedzenie. Kiedy zastosujesz to, będziesz miał sukces. Kiedy nie wyeliminujesz tego buntu, będziesz miał zawsze swoje stanie. Bunt jest jak rak. Jest jak rak. Kiedy jego się nie wyeliminuje, na skutek przyjmowania wiedzy tylko i wyłącznie, tak, spowoduje to, że tak naprawdę będziesz niebezpiecznym człowiekiem. Nie będziesz człowiekiem, który będzie niósł
w ogóle dobre rzeczy, tylko będziesz niósł rzeczy niebezpieczne, ponieważ będziesz ich używał dla własnych celów. Będziesz nauki używał dla własnych celów. Więc bunt zastępujemy, kochani, posłuszeństwem. Jeśli widzisz dzisiaj w swoim życiu, że masz taki element, to jest bardzo łatwo zobaczyć. Naprawdę. Powiedzmy, w bardzo drobnych rzeczach. Masz swojego, powiedzmy, lidera. Idziesz do lidera po pomoc. I owy lider daje ci receptę. I mówi, pójdziesz do apteki, kupisz sobie Silmaru, kupisz sobie Essentiale Forte, kupisz sobie syrop i będziesz zażywał 3 razy dziennie. A ty powiesz, wiesz, 3 razy nie dam rady. Zażyję raz. To jest bunt. To jest bunt. Dzisiaj tych rzeczy nie chcę tak nazywać. Dzisiaj tych rzeczy nie chcę tak się nazywać, że to jest bunt. To jest bunt. To jest bunt przeciwko twojemu na przykład przewodnikowi. Przyszedłeś do lekarza. Lekarz dał ci receptę, wypisał ci lekarstwa, a ty masz własne zdanie. Pytanie, po co poszedłeś do lekarza? Po co idę do człowieka, od którego chcę usłyszeć, co mam zrobić, jeśli nie mam zamiaru zastosować tego? Wiecie, wszyscy zostaliśmy pokaleczeni. Nikt z nas, bynajmniej ja nie, nie wyszłam z domu z jakimś dobrym w ogóle warsztatem. Rozumiecie? Nie wyszłam z domu w ogóle poukładana, ambitna, wiedząca w ogóle, co chcę i tak dalej. Wszyscy zostaliśmy na jakimś etapie poranieni. I wszyscy potrzebowaliśmy i dalej potrzebujemy, aby poddawać, tak, nasze życie Bogu. Bunt należy wyeliminować posłuszeństwem. Jezus to jest Pan. Jego imię znam. Jezus to jest Pan. Ja mam sukces wtedy, kiedy podchodzę bardzo poważnie do tego, co Bóg do mnie mówi. W tych dziedzinach mam sukces. Jeśli w jakiejś dziedzinie mojego życia nie mam sukcesu, to muszę nazwać te rzeczy tak. Albo jestem zbuntowana w tym temacie, albo za tą dziedzinę mojego życia jeszcze się nie wzięłam. Albo jestem zbuntowana w jakimś etapie mojego życia, albo za tą dziedzinę, powiedzmy, jeszcze się nie wzięłam. Bunt jest twoim i moim wrogiem. Należy go wyeliminować i zastąpić go posłuszeństwem. To jest negatywna cecha charakteru. Jezus, twój i mój Pan, dał nam zupełnie inny przykład. Nie był zbuntowany. Jezus nie był zbuntowany. Jezus od samego początku do samego końca był posłuszny. On był posłuszny. Prowadzony był jak owca, tak? I do końca drogi krzyżowej nie otworzył swoich ust. Dlatego jego ofiara na krzyżu jest doskonała. Dlatego to, co zrobił Jezus, ma takie znaczenie, ma taką siłę, ma taką potęgę. Jest na tym taki ciężar. Rozumiecie? Ponieważ okazał posłuszeństwo. Okazał posłuszeństwo. Ja kiedyś pamiętam, jak byłam na takim spotkaniu, gdzie pewni ludzie głosili o zupełnie tam innych rzeczach. Ludzie klaskali w ręce, bili brawo, mówili amen. A potem ktoś mówił na temat buntu. I na sali była taka czapa. Było tak nieprzyjemnie. Była wręcz demoniczna atmosfera. Ponieważ są to tematy, które nie są, jak gdyby, nie chce się ich chętnie przyjmować. Ponieważ one weryfikują nasze życie. One weryfikują nasze życie. Bunt jest twoim i moim wrogiem. Druga rzecz to jest kontrola. Kiedy ktoś jest zawiedziony w dzieciństwie przez swoich rodziców, tak? Szybko staje się dorosły, kontrolujący niemalże większość życiowych sytuacji. Nie jest ufny. Polegający tylko i wyłącznie na sobie. Bojący się szczerej i oddanej powierzonej relacji. Rodzi się na nowo. Wszystko podważa. Jest cały czas cyniczny.
w relacje wchodzi wyzwolony i nie pokazuje swojego prawdziwego oblicza. Osoba kontrolująca zawsze będzie chciała wszystko kontrolować. Będzie chciała nawet kontrolować. Powiedzmy, że jest kontrolujący przywódca, wszystko będzie kontrolował. Będzie kontrolował nawet atmosferę w kościele. Kontrola jest złym nawykiem, jest negatywną częścią charakteru. Kontrolę należy zamienić na co? Na poddanie. Kiedy masz kontrolę w swoim życiu, kiedy kontrolujesz w ogóle wszystko, kiedy kontrolujesz nawet to, aby negatywne rzeczy nie wyszły na jaw, to jest to błąd, jest to kontrola. Kontrolę należy zamienić poddaniem. Jezus był poddany Ojcu. Jezus był poddany Ojcu. Kontrola jest złym nawykiem. Brak poddania w życiu człowieka, tak drugiemu człowiekowi, świadczy o tym, że jest brak poddania Bogu. Bo jest najpierw to, co cielesne, tak? To, co fizyczne. Jeśli człowiek nie poddaje się drugiemu człowiekowi, to prawda jest taka, że nie poddaje się Bogu. Choć będzie mówił, że się poddaje, choć powie ci najcudowniejsze w ogóle słowa, to chcę, żebyś wiedział, że to tak nie działa. I jeśli ty tak masz w swoim życiu, że nie poddajesz się drugiemu człowiekowi, że kontrolujesz wszelką w ogóle relację, z nikim nie potrafisz się zaprzyjaźnić, a jeśli nawet ci się wydaje, że się przyjaźnisz, ale ty wiesz, że kontrolujesz tą przyjaźń, to świadczy o tym, że taką samą relację masz z Bogiem. Nasza relacja z drugim człowiekiem świadczy o naszej relacji z Bogiem. I nie mówię o tym, żebyśmy wszyscy tutaj, jak siedzimy, mieli ze sobą głębokie relacje i tak dalej. To, wiecie, nie ma takiej opcji, żeby z każdą osobą przyjaźnić się na tym samym etapie, tak? Na tym samym poziomie. Relacje są jedne takie, drugie są takie. Są relacje. Jedne są takie, drugie są inne. Ale jeśli nie jesteś w stanie poddać się jednemu człowiekowi, być z nim naprawdę blisko, świadczy to o tym, że tak naprawdę nie jesteś w stanie poddać się Bogu. Ja kiedyś takie słowa usłyszałem. Jak możesz być posłuszna Bogu, którego nie widzisz, jeśli nie jesteś posłuszna człowiekowi, którego widzisz? Nie możemy tych rzeczy zamienić. Jeśli nie jesteśmy posłuszni człowiekowi, którego widzimy, prawdą jest to, że nie jesteśmy posłuszni Bogu. Jeśli masz cały czas jakieś wąty i ale do pastora, do lidera, nie ma takiej opcji nie wierzyć, że jesteś posłuszny Bogu. To się ze sobą gryzie, ponieważ dzisiaj Jezus Chrystus realizuje się przez Kościół, a w Kościele ustanowił jednych i wielu. Rozumiecie? Więc nie możemy sobie zamykać ust takimi półprawdami. Ja to tam tylko z Bogiem. Ja to Bogu jestem poddany. To widać, kto jest poddany Bogu. Widać, kto jest poddany Bogu. Jeszcze raz powiem, bo to się musi w nas wgryźć. I w ogóle coś wam powiem. Ja nie mówię tych rzeczy ku potępieniu. Ja bardzo chcę, aby zostały ponamierzane negatywne nawyki. To jest moją modlitwą, żeby zostały ponamierzane negatywne nawyki i żeby te negatywne nawyki, które stały się częścią, powiedzmy, jakichś paskudnych cech charakteru, zmieniły się na dobre nawyki, które staną się częścią charakteru Chrystusowego, aby świat mógł zobaczyć światło w nas, aby świat mógł zobaczyć światło w Tobie i we mnie. I tą drobną rzecz, jeśli na przykład dzisiaj widzisz, jeśli nie jesteś posłuszny swojemu pastorowi, to nie jesteś posłuszny Bogu. Jeśli masz ale, to znaczy, że masz też ale do Boga. Nie wierzę ci, że Bóg ci powie słowo, a ty je wprowadzisz do życia. Ponieważ mówi do ciebie człowiek i nie jesteś w stanie wprowadzić tego do życia. To w ogóle jest nieprawda. Ja za długo chodzę z Bogiem i za dużo rzeczy widziałam i za dużo rzeczy oglądałam w swoim życiu, które też przetrenowałam. Nie ma takiej opcji.
aby być posłusznym Bogu, nie poddając realnie swojego życia drugiemu człowiekowi. Ale gwarantuję Ci, że jeśli zaczniesz praktykować drobne rzeczy, drobne, one zaczną implikować większe rzeczy do następnych dzieci Twojego życia. Jeśli ktoś ma ale do nas, nie możemy w pełni uwolnić naszego potencjału do życia człowieka. Jeśli ktoś ma ale do nas, nie ma takiej opcji, aby nauka, ta, którą głosimy, przyniosła owoc w ogóle w Twoim życiu. Bunt i kontrola to dwa silne, negatywne nawyki, które wykształciły negatywny charakter, który tak naprawdę jest, może być takim kamieniem w ogóle potknięcia, rozumiecie? I należy bunt zamienić na posłuszeństwo, a kontrolę na oddanie. I teraz jest takie pytanie, czy mamy taką moc, aby to w ogóle zrobić? Mamy taką moc. Cechą Boga, cechą charakteru Boga jest samokontrola. W liście do Galacjan jest napisane o owocu Ducha Świętego. Jednym z owoców Ducha Świętego jest samokontrola. Samokontrola. To Boża zdolność w Tobie i we mnie, aby panować nad wszystkim tym, co przychodzi do Twojego życia i próbuje Cię zniszczyć. Jeśli jest jakiś negatywny nawyk, który niszczy Twoje życie, to pamiętaj, że jest w Tobie samokontrola. Masz samokontrolę. Możesz panować nad tymi rzeczami. I pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, żeby zerwać z jakimś nawykiem, to przestać mówić, że nie panuję nad tym. Panujesz nad tym. Musisz zmienić swoje wyznanie. Kiedy wstajesz rano, a wiesz, że jesteś zbuntowany, to przestań mówić, nie panuję nad tym. Kiedy wstajesz rano i wiesz, że kontrolujesz wszystko, kontrolujesz żonę, kontrolujesz dzieci, kontrolujesz pracowników, kontrolujesz wszystko, to powiedz, panuję nad tym. Jestem pełen samokontroli. Moim Panem jest Jezus, a grzech nade mną nie panuje. Grzech jest pod moimi stopami. My z Arturem wiele lat żyliśmy bez ślubu i poraniliśmy się z takimi złymi, jak gdyby, nawykami. I ja jedną z takich rzeczy, którą bałam się oddać Arturowi, to było wychowanie dzieci. Ponieważ ja z mojego domu wyszłam z takim przeświadczeniem, że z raną w sercu, że ojciec to jest ktoś zły. Ojciec to nie jest nic dobrego. Ojciec to jest ten, komu nie można ufać. Ojciec to jest ten, co niszczy dom. Ojciec to jest ten, co wynosi i co nie daje nic dobrego. Więc kiedy Artur się narodził na nowo, potem miał tam życie Jezusowi, Artur wychodzi z więzienia, no i jest Wiktor, chowamy Wiktora. No, chowamy Wiktora. No i teraz Artur wprowadza Boże zasady wychowywania Wiktora. Czy mi się to podoba? Nie. Mam w sobie nawyk, który jest dosyć silnym nawykiem, że ja chcę to dziecko obronić przed ojcem. Muszę obronić Wiktora przed Arturem. Jestem narodzona na nowo. Kocham Artura. Kocham Wiktora. Ale jest to silne. Chcę obronić Wiktora przed Arturem. Kiedyś pamiętam, siedzieliśmy w kuchni przy stole i za coś go Artur skorygował. I Wiktor zawsze był cierpliwy w ogóle na korektę Artura. Nigdy nie uciekał, płakał sobie, siedział. Ale zawsze ja utrzymywałam z nim kontakt wzrokowy, żeby mu pokazać. Mamusia jest z tobą. Jeszcze chwilkę. Przetrwaj. Zaraz tata skończy. Zaraz odejdzie. Nie będzie gadał. Jeszcze chwila. Robiłam
bardzo złą rzecz. Ponieważ dziecko nie może się czuć stabilnie, tak? Kiedy mama robi co innego jak tata, lub tata co innego jak mama. I kiedy postanowiłam, że nie będę tego więcej robić, to myślałam, że oszaleję. Ale Jezus jest moim Panem, a we mnie jest samokontrola. Mogę kontrolować tę sytuację. I jest następna sytuacja. I pierwszą rzeczą, którą byłam zdolna zrobić, to stracić z nim kontakt wzrokowy. Na tyle mnie na razie było stać. Dostał opiernicz od Artura, klapa i szuka mojego wzroku. I szuka mojego wzroku. A ja pierwszą rzeczą, którą byłam gotowa zrobić, na tyle, na ile mnie było stać, to straciłam z nim kontakt wzrokowy. Ja nie zapomnę, jak on do mnie przyleciał i w ogóle mówi: mamo! I ty przeciwko mnie? Ja w ogóle mówię: Boże. Mówię: nie, synku, ja nie przeciwko tobie. Ja i tata to jedno. I w taki sposób można pozytywnie wpłynąć na wychowanie dziecka. Kiedy bierzesz się za coś, już namierzasz to, widzisz, jest w tobie samokontrola. Wiesz, że panujesz nad tą sytuacją, ale trzeba rozpocząć. Nie zepchnąć, wkopać pod dywan, a tam piątek na ewangelizację pójdę. Wykrzyczę się. Nie. Biorę się za ten temat. Jeśli jestem zbuntowany cham, to trzeba się nazwać zbuntowanym chamem lub kontrolującym knurem, tak? I bierzemy się za te nawyki. Zamieniamy bunt posłuszeństwem, tak? A kontrolę poddaniem. Często, jak usługuję różnym ludziom, na przykład mnie pytają kobiety: masz na jakieś swoje pieniądze? Ja mówię: no mam. Ale masz jakieś takie tam swoje, masz takie? Ja mówię: a kto u was kasło rządzi? Ja mówię: Artur. A co, co wszystko prosisz? Ja mówię: proszę. Ale jak? Ja na przykład przychodzę i mówię: daj mi na waciki. Ile? Tyle. Jeszcze. Co ja powiem? Prawie trafiłam do więzienia przez współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej, jakkolwiek ona wyglądała i jakikolwiek ja tam miałem udział. Byłam w tym temacie zraniona. Siła się we mnie taka w ogóle wybiła. Rozumiecie? Jak w ogóle mogę jemu zaufać w kwestii finansowej? Mogę. Mogę. Kiedy realnie poddaję się Bogu, kiedy realnie namierzam jakiś nawyk, tak, który mi mówi: wiesz, teraz będziesz biedna, o wszystko będziesz go prosiła, daj na podpaskę, daj na wacik, daj na ziemniaka, daj na widelec. Wiecie, o co chodzi? Nie ma w ogóle, między nami nie ma takich rozmów. Ja mam konto, na moim koncie są pieniądze, a Artur ma kartę, a ja nawet PIN nie znam. Rozumiecie? On jest współwłaścicielem i ja mu ufam. Nie interesuje mnie kwestia finansowa. Ufam w kwestii finansowej jemu. Temu, przez którego prawie trafiłam do więzienia. Dostałam 1,5 roku w zawieszeniu, 3 na 3 w zawiasach. Zaufałam. Czy czegoś mi brakuje? Nie. Niczego mi nie brakuje. Zaufałam i poddałam się. Nie ma takiej opcji i nie ma takiego diabła i nie ma takiego złego nawyku, który nie możemy zamienić na coś dobrego. Wiecie, to w ogóle, to się we mnie mocno wybiło, ukształtowało we mnie w ogóle charakter Chrystusowy. Rozumiecie? Ja ufam w dziedzinie finansów mojemu mężowi. Niczego mi nie brakuje. Samokontrola pozwoli ci na przykład nie kupowanie niepotrzebnych rzeczy. Dużo ludzi mówi: jakoś tak wiecznie pieniędzy nie mam. Ja wiem, co żeś tam nakupował w tym miesiącu.
jak dużo. Wazon, obraz, skrzynki z kwiatami na balkon. Ale stańcie na to. Ja wiem, a masz w tym miesiącu na zapłacenie rachunków? Ja wiem, no to jak? To jakoś tam myślę coś. Inwestowałeś. Może nie trzeba było kupić flakonu, skrzynek z kwiatami na balkon, tylko trzeba było zapłacić najpierw za mieszkanie. Pomyślę. Nie wiem, no to trzeba pomyśleć. Moja mama kiedyś tak żyła. Zastaw się, a postaw się. Ja wiecie, ja jako wierzący człowiek też jak gdyby musiałam się z tym w ogóle skonfrontować. Brałem jakąś, powiedzmy, kwotę pieniędzy, szłam do Biedronki. Ja w ogóle przynosiłam do domu inne zakupy, niż miałam w ogóle pierwotne zaproszenie. W ogóle mówię, co to jest? Chyba poszłam głodna. Poszłam głodna i kupiłam w ogóle to, co bym chciała zjeść nagle. Dżem, śledzie, kluski, powidła, ziemniaki, sztuczce, bambusowe szpatułki, torebki jakieś takie, wiecie, na lód. Jejku, ale ja mnie z tego biedu nie ugotuję. Co ja do bułgara wrzucę? Te torebki na folię i pomieszam tym patykiem bambusowym? Samokontrola w twoim życiu, kiedy jesteś świadomy tego, że możesz kontrolować w ogóle, tak? Że kontrolujesz swoje życie, że kontrolujesz w ogóle rzeczywistość, to tak naprawdę w ogóle nie będziesz miał też problemów finansowych, ponieważ będziesz kupował rzeczy, które są ci potrzebne. Będziesz kupował rzeczy, które są ci potrzebne. Czemu o tym mówię? Ponieważ my o te rzeczy się potykamy. Kiedy mamy złe nawyki, tak? To żeby tutaj sam Pan Jezus stanął i powiedział do nas najprostsze kazanie, to kiedy nie zmienisz w ogóle swojego charakteru, kiedy nie będziesz zmieniał negatywnych nawyków, nic nie zadziała. Rozumiesz? Powiesz, no był jakiś gość z brodą, no jakoś tam coś innego powiedział, ale dalej idziesz i robisz swoje, bo to jest siła. Charakter jest czymś silnym. Więc złe nawyki będą nas pędziły, tak? Do podejmowania też złych decyzji. Samokontrola nauczy cię, aby pociąg twojego życia jechał po torach. Czyli idziesz ty z Bogiem, układasz tory i pociąg twojego życia jedzie. A nie odwrotnie, że jedzie pociąg, a tam torów nie ma. Wiecie, o co chodzi? I rów, rów, i rów. Nie. Z Bogiem masz mieć życie zrównoważone i do tego jest ci potrzebny charakter. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz nie dam się niczym zniewolić. Jeśli zmagasz się z jakimś grzesznym nawykiem, powinieneś każdego ranka ogłaszać. Grzech nie jest moim panem. Zły nawyk nie jest moim panem. I nie ulegnę jego mocy. Grzech nie jest moim panem, zły nawyk nie jest moim panem i nie ulegnę jego mocy. Dzisiaj, tak, korzystam z samokontroli i będę kontrolował moje życie, będę podejmował właściwe decyzje. Powiem wam, jak rzucałam papierosy. Chcę do was mówić o takich bardzo prostych rzeczach, dlatego że ja w ogóle widzę, że my się w ogóle potykamy o to. Potykamy się cały czas o prozy życia. O prozy życia. Ja bardzo dużo paliłam papierosów. Paliłam dwie paczki dziennie. Ważyłam 48 kg i paliłam dwie paczki papierosów dziennie. I kiedy narodziłam się na nowo, mój lider powiedział do mnie tak. Nie musisz być zniewolona, skoro Jezus jest twoim Panem, to czego ty w ogóle pozwalasz, żeby papieros nad tobą panował? A papierosy nade mną panowały, wiecie, gdyby one powodowały, że ja czułam się lepiej emocjonalnie. Jedną paczuszkę miałam na lodówce, druga paczuszka leżała na stole. Nie zawsze jakoś go spalałam, ale on zawsze się musiał palić. I kiedyś na tej jednej grupie domowej, ja w ogóle mówię, diable, nie będziesz mnie zniewalał papierosa. Wróciłam do domu, wzięłam paczkę papierosów, Artur siedział w więzieniu, wywaliłam ją do kosza i mówię, nie zapalę ani jednego papierosa. Czy następnego dnia odeszła ode mnie chęć palenia papierosa? Nie.
Następnego dnia moja sąsiadka Aldona puka do drzwi. Idziesz zajarać? Ja mówię, o Jezu. Nie. Odepchnęłam Aldona. Wyszłam na dwór. Wszyscy mnie czystują papierosami. Zajarasz. Ja mówię, nie jaram. I to był akurat czas, kiedy ja z taką grupą ludzi wierzących mieliśmy wyjechać na taki kongres zielonoświątkowy. No i mi przydzielili do pokoju dziewczynę. Też taka tam dziewczyna z nabojki. Męża jej kiedyś zamordowali, ona potem oddała życie Jezusowi. Ale ten lider do mnie mówi, Agata, ty musisz być z nią w pokoju, bo jesteś troszkę starsza od niej, wierzę i tak dalej. A ona pali. Dobrze. Ona pali papierosy. I w ogóle przez cały ten czas, jak chciało mi się bardzo palić, to Duch Święty do mnie powiedział, żebym czytała psalm 119. A ja mówię, ile? Tyle, aż ci się odechce palić. Tak się korzysta z Jezusa Chrystusa, który mieszka w tobie. Jesteśmy na tym kongresie, ona poszła do łazienki, a jest taka torba podróżna jej otwarta i paczka papierosów i jeden wystaje tak na sztorcjach. Jest mój! Jeden. Poległam raz. Wzięłam tego papierosa, wyszłam na balkon, podpaliłam go, a tam prezbiter zielonoświątkowy, mój pastor, ktoś tam jeszcze, a ja tak z tym fajnie... Wiecie? I wiecie, o co chodzi? Ja się czułam paskudnie. Paskudnie się czułam. Mówię, kurczę, uległam, mówię, zapaliłam tego papierosa. To nic, ukradłam jej tego szlifa. Ja mówię, ona teraz z tej łazienki wyszła. Ja mówię, Aneta, mówię, a ja jest taka jeszcze, wiecie, nowonarodzona i tak dalej, lękam przed nią. Mówię, przepraszam cię, mówię, miałam już nie palić, wiesz, postanowiłam, że papieros nie będzie nade mną panował. Mówię, jeden ten z tej paczki wystawał, mówię, spaliłam ci go. Jeszcze go nie spaliłam, bo wyszłam na balkon, mówiła, tam pastor stał, prawie się udusiło. Wybaczyłam i odpuściła. Przez 3 tygodnie chciało mi się bardzo, bardzo, bardzo palić. Po tym jednym upadku to pragnienie odeszło i nigdy nie wróciło. Ale ja nie liczyłam na to, że ktoś mnie uwolni od ducha nikotyny, że ktoś powie do mnie proroctwo. Miałem sen, że nikotyna cię przestała opanowywać. Teraz idź do hotelu, uklęknij, podziękuj za to Bogu. Nie. Skorzystałam w ogóle z tego, co powiedział do mnie Duch Święty. Czytaj psalm 119, aż ci się odechce jarać. Od niepalenia jeszcze nikt nie umarł. Od niepalenia nikt nie umarł. Rozumiecie? To nie jest to, co my w ogóle przechodzimy, przyjaciele, to nie jest na śmierć. To nie jest na śmierć. My mamy bardzo wygodne życie chrześcijańskie. Mieszkamy w Polsce, możemy głosić, mamy super sale, super samochody, z klimatyzacją. Ostatnio z Kasią rozmawiam. Kasia to najlepsza klima, to jak okna nie ma, tak? Kiedyś nie było takich samochodów, że była klimatyzacja? Szyby się nie otwierały. My kiedyś takim maluchem jeździliśmy w ogóle z taką dziewczyną. Szok. Coś tam się na korbę odpalało. Dzisiaj my żyjemy naprawdę bardzo dobrym życiem. Takim w ogóle bardzo wygodnym. I ta wygoda przynosi się też takim tonem pretensjonalnym potem do Boga. Daj! Jezu! Wolnij mnie! Jestem twoja! Weź mnie, zrób ze mną co chcesz, ale co ja mam zrobić? Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Rozumiecie? Co ja mam zrobić? Ty jesteś taką zagadką, że ja już w ogóle nie wiem, co z tobą zrobić. Samodyscyplina. Jest w tobie samokontrola. Samokontrola. Korzystaj z tych rzeczy. Rozwijanie dobrych nawyków. Z takimi, jak gdyby, takimi dwoma nawykami, które ja zaczęłam rozwijać w swoim życiu, dobrymi, to jest doskonałość i odpowiedzialność. I nie mówię tutaj o doskonałości jako o czymś perfekcyjnym. Nie o tym w ogóle mówię. Bóg powiedział, że jest doskonały i wszystko, co mamy robić bardzo dobrze. Bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie. Zawsze, kiedy podchodzimy do jakiejś rzeczy, możemy ją zrobić na dwa sposoby.
najlepiej jak potrafimy, lub tylko tak, na ile jest konieczność. Wiecie, nie oszukamy tego. Najlepiej jak potrafimy, tak, lub tylko tyle, ile jest konieczne. I tej rzeczywistości się nie oszuka. Ja zawsze wybieram najlepiej. Najlepiej. Kiedy sprzątam mieszkanie, kiedy na przykład nie chcę mi się tego mieszkania posprzątać, to go nie sprzątam. Ale kiedy decyduję, że go posprzątam, to go posprzątam najlepiej. Najlepiej. Zajrzę wtedy w każdą dziurę. Zrobię najlepiej, jak potrafię. Kiedyś dostałam takie słowo, abym wszystko robiła bardzo dobrze, czyli doskonale. I teraz zobaczcie, w różnych jesteśmy miejscach w swoim życiu. Na różnych etapach duchowej dojrzałości jesteśmy. I gwarantuję ci, że na tym etapie dojrzałości, na którym jesteś, i tą wiedzę, którą posiadasz, to co posiadasz, możesz z tego skorzystać i możesz rzeczy robić najlepiej, jak potrafisz. Najlepiej, jak potrafisz. Z dbałością. Z odpowiedzialnością. I tak jak powiedziałam wcześniej, to nie znaczy, że jesteśmy idealni, to nie oznacza, że jesteśmy perfekcjonistami. To oznacza, że wykorzystujemy to, co mamy, tak, i dajemy z siebie wszystko. Wykorzystuję na maksa to, co mam, i daję z siebie wszystko. To, co mam, i daję z siebie wszystko. Jest wiele powodów, żeby nie uwielbiać Boga. Dzisiaj rano miałam opiekunkę. Podniosę głos. I będzie kreks. Życie. Cię sobie ludzie, ja czemu o tym mówię, dlaczego nie? To jest życie. Co mam powiedzieć? Że anioła widziałam. Widziałam anioła chyba cię. Nie widziałam anioła. Kuba mi się rano przytrafiła. Brzuchu nie bolało. Należy zgromić. Tak? To, co przyszło, i uwielbiać Boga. Ja zrobiłam z mojej strony wszystko to, co najlepiej potrafię, a potem liczę na łaskę. Że jak otworzę tu, to mi się nie otworzy tu. Rozumiecie? I się okazało, że otworzyło mi tu, a tu mi się nie otworzy. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, możemy być doskonali bez względu na to, jak duchowo jesteś dojrzały. To w ogóle nie chodzi o staż twój. Rozumiecie? To, co masz, wykorzystuję najlepiej, jak potrafię. Jeśli wykorzystasz wiedzę, którą do tej pory zdobyłeś, i dasz z siebie wszystko, to zobaczysz w ogóle efekty w twoim życiu. Będzie się w tobie kształtował dobry nawyk. Nawyk doskonałości. Nawyk doskonałości. Wszystko, co robię, robię dobrze. Kiedy się biorę za jakąś jedną rzecz, tak, to doprowadzam ją do końca. Do końca. Ponieważ służymy doskonałemu Bogu. Kiedyś pamiętam w takim jednym kościele, tam zbierali jakieś takie zabawki na taką świetlicę w ogóle dla dzieci. No i pastor tam powiedział do zborowników, przynieście tam jakieś lisie, lalki i tak dalej. Ludzie nas nosili takiej graciarni, miski bez oczu, lalki bez rąk, garnki bez pokrywek, klapka jednego, wiecie, pasek w ogóle, ja nie wiem, z jedną wielką dziurą. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że dobre rzeczy dajemy do Kościoła. Wszystko, co robimy, mamy robić jak? Dobrze, doskonale. Służymy doskonałemu Bogu. Bóg nam dał to, co najlepsze. On nam dał to, co najlepsze. A my często rzucamy jakiś tam ochłap. Dam ci tyle tylko. Tyle ci dam. Tak cię tylko dzisiaj pouwielbiam. Tyle tylko. Masz. Służymy doskonałemu Bogu, kochani. Chodzi o to, że kiedy zamieniasz złe nawyki na dobre nawyki, kształtuje się w tobie charakter Chrystusowy i będziesz wtedy obserwował, jak poszczególne dziedziny twojego życia wskakują na zupełnie inny level. Sam to zobaczysz.
Wzrośnie wtedy też w tobie dziękczynienie. Będziesz dziękował Bogu, zobaczysz swój własny rozwój. Zobaczysz, wow, kiedy stosuję te proste rzeczy, to widzę w ogóle swój rozwój. Tak? Nie mam pretensji do kogoś, nie zwalam winy na kogoś, ponieważ ja wziąłem i wzięłam odpowiedzialność za swoje życie. I teraz wiecie, wchodzenie w ogóle z Bogiem może nawet przeciętnie, płynąc z prądem, możemy przeżyć to życie, zająć przestrzeń na tej ziemi przez 70 albo 100 lat, odejść stąd i nie zostawić po sobie nic. Pytanie, czy tak chcemy? Pytanie, czy chcemy tylko tą przestrzeń na tej ziemi zająć przez tą stówę i nic po sobie nie zostawić? Czy chcemy mieć charakter Chrystusowy? Tak? I chcemy zostawić po sobie spuściznę. Chcemy zostawić po sobie ślad. Chcemy, aby o nas mówili ludzie. Chcemy, aby ci, którzy na nas patrzą, mówili: taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Jeśli wykształcimy w sobie nawyk doskonałości, czyli robienia wszystkiego, za co się bierzemy, jak najlepiej potrafimy, tak? To ludzie będą oglądali twoje przemienione życie, tak? I będą w ogóle oglądali Boga. I będą oglądali Boga. Ponieważ Bóg przejawia się w stworzeniu, czyli w tobie i we mnie. Ty, przejawiający Chrystusowy charakter, tak? To chodzący Chrystus po tej ziemi. Jezus nie był przeciętny. Zaprezentował doskonałego Boga. Wszystko, co robił, robił bardzo dobrze. Posłuszny był swoim rodzicom. Tak? Wszystko, co robił Jezus, robił bardzo dobrze. Chcę wam pokazać taki przykład zaprezentowania dobrego nawyku, żeby się też w tobie kształtował Boży charakter. A propos pracy, kiedy gdzieś jesteś na przykład, kiedy masz na przykład swojego szefa. Pierwszy list to do Tymoteusza 6:1. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Przeczytam to jeszcze raz. Dla mnie to jest mocny tekst. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Jeśli pracujesz u kogoś, powinieneś się o niego modlić. Tak? A ten werset mówi o tym, że jeśli chcesz tam jaśnieć, to nie plotkuj na swojego szefa. Nie plotkuj na swojego szefa i nie zbieraj się z pracownikami, plotkując na szefa. Wiele ludzi tak robi. Wiele ludzi tak robi, pracując u kogoś, nie pracując tak, jakby pracowali u Pana. Pracują gdzieś, uchybiają swojej pracy i tłumaczą się: a jestem zbawiony, a jestem liderem. Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi, że ty jesteś liderem? To nikogo nie interesuje. Rozumiecie? Mamy pracować jak dla Pana. Jeśli wiesz, od kogo ta praca pochodzi, to masz pracować jak dla Pana. Dam wam przykład mojej teściowej. Już kiedyś go mówiłam, ale będę go jeszcze raz dla potrzeb tego poselstwa. Basia już dzisiaj nie pracuje, ale kiedy pracowała jako główna księgowa w takiej firmie, z uwagi na to, że pracowała jak dla Pana i jej życie było widoczne i jej życie świeciło tam dla tych ludzi, to kiedyś po... Kiedy był koniec roku, szef zrobił takie spotkanie i wypłacił Basi 13. pensję równowartości miesięcznej pensji i powiedział, że to jest najlepszy pracownik. Wziął wierzącego człowieka, postawił przed ludźmi ze świata i powiedział: to jest mój najlepszy pracownik. To jest moja prawa ręka. To jest mój najlepszy pracownik. Wszyscy mu widzą, że kiedy biegnie po schodeczkach sobie do toalety, to coś tam mamrocze. A mama wykorzystywała każdy moment, tak, i modliła się innymi językami. Rozumiecie? Błogosławiąc swojego szefa. I jej światło jaśniało w pracy. I jej świadectwo życia jaśniało w pracy. Tak mamy pracować. Taki nawyk należy sobie wyrobić. Inaczej nie pokazujemy Jezusa. To, że oddałeś Jezusowi swoje życie, nie zwolniło ciebie, tak, z tego, żeby być kulturalnym, miłym.
Kiedy pluskujesz na swojego szefa, wyrządzasz mu krzywdę. To słowa robią krzywdę. Dopóki tam nie jesteś w tej pracy, prezentuj doskonałego Boga. A jeśli masz zamiar się zwolnić, tak, to po prostu się zwolnij. Ale do końca, kiedy jesteś w tej pracy, to po prostu pracuj jak dla Pana. Oko Pana przepatruje całą ziemię. To Bóg cię widzi. Od Boga masz pracę i Bóg cię widzi. On widzi, w jaki sposób pracujesz. Kiedy Artur pracował w Mrówce i prowadziliśmy już też kościół, i kiedy jego szef widział, w jaki sposób on pracuje, nigdy nie było takiego problemu, żeby tak naprawdę wziąć w ogóle wolne, dlatego że jechaliśmy na przykład gdzieś na usługę. Ale nigdy nie wykorzystywał tego, że jest pastorem kościoła i nie chodził i nie mówił, wiesz, bo jestem pastor, musisz mnie dać wolne. Kogo to obchodzi? Kogo to interesuje? My życiem mamy pokazać doskonałego Boga. Jezus był doskonały, prezentował doskonałego Boga. To są ważne rzeczy. Kiedy jesteś u kogoś w pracy, tak, to szanujesz swojego szefa, czcisz go swoją modlitwą, tak, i twoją pracą. Nieważne, czy szef cię widzi, pracujesz dobrze, nawet kiedy cię szef nie widzi. Wiecie, jak to, bo to łatwo się w ogóle na tym złapać, nie? Dobra, nie widzi mnie, odpalam telefon Facebooka, szybko napiszę post w ogóle. Ach, tam oddaj życie Jezusowi w ogóle, wiesz. Nie, nie rób tego. To Bóg cię widzi, szef cię dzisiaj nie zobaczył. Chyba, że masz firmę okamerowaną, to cię podejrzy. To są ważne rzeczy. A to są właśnie takie nawyki. Taki nawyk, który stał się częścią charakteru, tak? Jakieś niedbalstwo. Pójdę do pracy i nie będę tej pracy wykonywał dobrze. A potem będę chciał na wigilii pracowniczej wszystkim z mocą ogłosić, jakiego ja w ogóle Boga poznałem. A wszyscy cię widzą, żeś ty leser, a nie ewangelista. Rozumiecie, jak to działa? To jest ta proza życia. Potem staniesz przed nimi i powiesz, ja jestem ewangelistą. Tak mów Pan. Jeśli oddasz swojego życia Jezusowi, to skończysz w piekle. A taki głos w ogóle z krzesełka mówił, a ty jak nie zaczniesz pracować, to cię wcel wypieprzy. Wiecie? No tak. Nawyki swoje zmieniamy wtedy, kiedy bierzemy odpowiedzialność. Kiedy bierzemy odpowiedzialność, zmieniamy swoje nawyki. Kiedy nie weźmiemy odpowiedzialności, nic się nie zmieni. Wielu ludzi nie chce brać odpowiedzialności. Mówi, że bierze odpowiedzialność, a jednocześnie tej odpowiedzialności nie bierze. To jest cudowny nawyk wzięcia odpowiedzialności. Moje życie to chodzenie przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Chodzenie przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Rozumiecie? Twoje chodzenie z Bogiem to nie jest tylko przychodzenie co niedzielę do kościoła. To nie o to chodzi. Twoje życie z Bogiem jest codzienną twoją przygodą. Całe moje życie jest poddane Bogu. Kiedy idziesz na zakupy do Biedronki, jesteś z Bogiem. Możesz to robić dobrze. Nie trzeba być tam zestresowanym i czekać tylko, aż będzie godzina 18 czy 19, bo tam jest ewangelizacja. Nie. Tu cię obserwują ludzie, w jaki sposób odkładasz koszyk, gdzie wywalasz papiery. Rozumiecie? Czy jesteś sympatyczny, czy jesteś miły, czy jesteś w stanie ciężarną osobę przepuścić na przykład w kolejce. Tu cię ludzie obserwują. Tu na ciebie ludzie patrzą. Chodzimy przed Bogiem, a oko Pana przepatruje całą ziemię, więc On cię widzi w pracy, w Biedronce, w samochodzie, przez telefon. Kiedy gadałeś na szefa do jakiejś tam osoby i przestałeś teraz gadać, teraz do innej pójdziesz gadać. Nie, w ogóle trzeba przestać gadać na szefa. Szefa trzeba błogosławić. Trzeba błogosławić. Niech jemu się wszystko udaje. Niech ma dobry seks z żoną, tak? Żeby nie przychodził zestresowany. Niech podejmuje dobre decyzje, żeby płacił mi dobre pieniądze.
A ja z kolei, żebym miał kasę. Żyjemy w takich czasach, przyjaciele, że ciężko jest odróżnić prawdę od fałszu, ponieważ wszyscy w ogóle mówią, znam Jezusa, w ogóle wszystko w moim życiu jest w ogóle idealne i tak dalej. Dopóki z kimś nie poprzebywasz i nie zobaczysz tak naprawdę, nie zamieszkasz z nim, nie wiem, dwa dni pod jednym dachem i nie zobaczysz tak naprawdę, jak on tak naprawdę żyje. Polecam wam taki film, chyba Artur go ma na swoim profilu, Artur Celoński, Krąg. Nie będę wam w ogóle opowiadała, ale to jest taki bardzo mocny film, mówiący, tak pokrótce tylko powiem, o takim życiu w ogóle pod publiczkę, dla kogoś, ale w ogóle nie że dla siebie. I tak często jest też w Kościele, że żyjemy dla innych ludzi, żyjemy życiem innych ludzi, a tak naprawdę nie mamy własnego życia. To nasze życie jest takie ubogie, takie miałkie, takie płytkie, tam zero głębi, tam żadnego ciężaru, tam żadnego świadectwa. Tam zapytasz człowieka w ogóle, ale w ogóle powiedz mi troszkę tak, jak masz, w ogóle cieszysz się? W ogóle cieszysz się z tego życia z Bogiem? Czy w ogóle wstajesz rano i jesteś załamany? Wiecie, o co chodzi? To tu mamy się cieszyć. W tej prozie życia. W tej prozie życia masz się cieszyć. Charakter w twoim życiu spowoduje, że będziesz dokonywał dobrych wyborów. Nic tak naprawdę nie spowoduje, że będziesz dokonywał dobrych wyborów. To wykształcony charakter spowoduje, że twoje wybory będą zwycięskie. To charakter spowoduje, że twoja relacja z Jezusem będzie na odpowiednim miejscu. To charakter spowoduje, że twoje życie będzie życiem zrównoważonym. I to charakter spowoduje, że nauka apostolska, ta, którą głosimy, realnie wpłynie na ciebie i będziesz wiódł zwycięskie życie. Kiedyś taki mądry człowiek powiedział, że 99% porażek to są wymówki ludzi. 90% porażek to wymówki ludzi. Wymówka to jest diabelstwo. I to jest też taki nawyk. Zwalanie odpowiedzialności na kogoś innego. Żeby nie on, to ja bym był, nie wiem, kierownikiem mleczarni. Żeby nie oni, żeby nie moi rodzice. Wiecie, jak ja się uwolniłam? Bardzo szybko. Dostałam słowo od Boga. Nie miej pretensji do swoich rodziców, ponieważ oni nie mieli ci co dać. Oni nie poznali Jezusa. Wybacz, odpuść. Temat załatwiony. Tam nie ma co grzebać. Ale wymówka spowoduje to, że się zwala ciężar odpowiedzialności na rodziców latami. Latami. Będąc w dobrym kościele, w dobrym nauczaniu, stół jest zastawiony i wiecznie jest wymówka. Bo moja matka, bo ty mi matkę przypominasz, bo mój ojciec, bo ty mi ojca przypominasz. Twoi rodzice, jak nie poznali Jezusa, to nie mieli ci dać, co dać. Nie ma takiej opcji, że ci dali dobry przykład. Wybacz, odpuść. Tak? Wybacz i odpuść. Zwalanie odpowiedzialności na kogoś. Masa jest dzisiaj tego. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to się w ogóle też w społeczeństwie w ogóle ukształtowało. Dzisiaj się płodzi dzieci i zwala się odpowiedzialność na rząd. 500+ załatwi sprawę. To nie był pierwotny plan Boga. Bóg powiedział, kto ma się zajmować sierotami i wdowami. Sierotami i wdowami, tylko prawdziwymi sierotami i prawdziwymi wdowami. A nie tym wszystkim, co się dzisiaj pod tym podpisuje. Ktoś jest leserem w swoim życiu, rozumiecie? Nic nie robi, nie dyscyplinuje się, nie pracuje i grabę wystawia dalej. Won. Bóg powiedział, kto jest prawdziwą wdową i kto jest prawdziwym sierotą. I to Bóg złożył odpowiedzialność na Kościół, a do ludzi powiedział, bierzcie odpowiedzialność za swoje życie. Bóg nie złożył odpowiedzialności, tak, za sieroty i wdowy na rząd. I nie złożył tej odpowiedzialności na rząd, żeby się w ogóle troszczył o ciebie. Tylko na ciebie. Tylko na ciebie.
gdzie się płodzi dzieci i się liczy się do zami 500+. Tak jest wszystko wykrzeczone. Kiedy masz pełno wymówek, nie konfrontujesz swojego życia z prawdą, tak, i nie bierzesz odpowiedzialności, to nic się w twoim życiu nie wydarzy. Naprawdę. Ale kiedy bierzemy odpowiedzialność, to może być to dla ciebie szokujące i możesz doznawać takiego szoku w codzienności. Nie mam na kogo zwalić odpowiedzialności. Kurczę. To jest wspaniałe. To jest rzeczą wspaniałą. Być odpowiedzialnym za własne życie. Odpowiedzialność to cecha charakteru. To cudowny nawyk niezwalania winy na nikogo. Odpowiedzialność czyni nas ludźmi honoru i jest ceną wielkości. Odpowiedzialność czyni nas ludźmi honoru i jest cechą wielkości. A takie usprawiedliwianie się, tak? I usprawiedliwienie wad swojego charakteru jest jedną z najsłabszych i żenujących rzeczy, które robimy jako ludzie. Naprawdę. Jest tego pełno w świecie i nie powinno być tego w Kościele. Ponieważ my w Kościele mamy zaprezentować zupełnie co innego. Zupełnie inny styl. Królewski styl. Doskonały styl. Mamy pokazać, że my panujemy nad swoim życiem. Że my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. To z Kościoła ma wyjść pomoc dla biednych. To z Kościoła ma wyjść pomoc dla sierot i wdów. Rozumiecie? A nie zwalać odpowiedzialność na rząd. I teraz jak ma wyjść, jak ludzie na przykład nie chcą pracować? Czemu nie pracujesz? Bo jestem wierzący. Jezu Chryste. Czemu nie pracujesz? Ja pracuję bardzo dużo. Nie pracuję na etacie, ale pracuję bardzo dużo. Wcześniej wstanę i późno się kładę spać. I tylko Bóg widzi, jak ja pracuję, ja, który jak jest w domu. Nie leseruję, nie opijam się. Wzięłam odpowiedzialność za swoje życie. Wiecie, jak bardzo mało ludzi na mnie położyło ręce. Naprawdę. Nie dlatego, że nie chcieli. Ja nie miałam takiej potrzeby. Potrzeby takiej nie miałam, ponieważ ja biorę odpowiedzialność za własne życie. Ja panuję w moim życiu. To ja panuję. To ja decyduję w moim życiu. Jeżeli widzisz po tym głoszeniu, że masz masę złych nawyków, które ukształtowały w tobie zły charakter, to po prostu trzeba się z nimi rozprawić. Od czegoś trzeba zacząć. Trzeba przyjść do Boga, uklęknąć, wziąć kartkę. Temu nie musi nic towarzyszyć. Żadne namaszczenie, żadne jakieś w ogóle emocje. Po prostu na silnego indyka wraca się do domu. Bierze się kartki, bierze się długopis. Analizuje się w ogóle swoje życie. Robi się tak zwany wgląd w siebie samego. I się mówi, siedzę ze świniami. Żerę omłot. Brzuch mi urósł. Jest mi naprawdę już źle. Chcę coś zmienić. Boże, pomóż mi. Posłuchajcie. Nie jest źle powiedzieć do Boga, żeby ci pomógł. Powiedz, Boże, pomóż mi. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i rządź. Oddaję Ci panowanie. Przyjdź, Duchu Święty, i rządź. Oddaję Ci panowanie. Chcę namierzyć każdy negatywny nawyk. Chcę każdy negatywny nawyk zamienić na pozytywny. Chcę, aby ukształtował się we mnie Twój charakter. Chcę robić rzeczy najlepiej, jak potrafię. Chcę robić rzeczy w sposób doskonały, ponieważ doskonałemu Bogu oddałem swoje życie. Nie chcę być leserem. Chcę, aby gdziekolwiek postawię swoje stopy, światło moje jaśniało. Chcę być osobą hojną, więc chcę pracować. Chcę mieć na wszystko, co jest mi potrzebne, i chcę ułożyć na każdą hojną sprawę. Uczyń ze mnie takiego człowieka i otwórz swoje serce.
I gwarantuję Ci, że Duch Święty zacznie Ci pokazywać poszczególne elementy Twojego życia, które należy powinieneć. Tylko przestań mieć wymówki. Podam Wam taki przykład takiej wymówki. Kiedy się spóźniasz na przykład do kościoła i ktoś Ci powie, spóźniłeś się, to nie tłumacz się. Przestań się tłumaczyć. Po prostu powiedz, przepraszam, źle zaplanowałem swój czas. To jest najprostsza metoda. Nie tłumacz się, nie wchodź z powrotem w miejsce tych wymówek. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, 99% porażek jest przez wymówki. Przez wymówki. Przyjaciele, wszyscy chcemy, żeby nasze życie było coraz lepsze, coraz bardziej jakościowe, tak? Żeby ludzie, którzy tak naprawdę oglądają nasze życie, chcieli przyjść do tego Jezusa. Ja miałam teraz taką sytuację, wieszałam pranie na dworzu i koleżanka mojej mamy, z którą mama kiedyś pracowała w szpitalu, stała się opiekunką takiej mojej sąsiadki, która jest stara i jest chora. I wyszłam tam powiesić to pranie i ona do mnie raz zagaiła tam do mnie. W ogóle takie radyjko miała malutkie. I śpiewała piosenki tej starszej pani. Taka sympatyczna koleżanka mojej mamy. Pani Mirusia. I zawołała mnie, mówi, Agatka, chodź, mówi. Ty tak bardzo dużo w życiu przeszłaś w ogóle rzeczy. Chodź, opowiedz pani Janinie. O Jezusie. A pani Janina tak naprawdę, wiecie, jedną nogą już gdzieś w ogóle za światem. I mogła głosić tej starszej pani w ogóle Ewangelię, modląc się też o nią. Kiedy Twoje życie staje się naprawdę realnie zwycięskim życiem, tak? To naprawdę niewiele trzeba mówić. Po prostu Ty gdzieś jesteś i ludzie widzą Twoje życie i chwalą Boga.